przemoc wobec kobiet, wobec dzieci, przemoc w rodzinie jest najstraszniejszą patologią życia społecznego. I walka z tą patologią, która niszczy nasze życie społeczne, niszczy rodziny, musi się odbywać na wszystkich frontach. I dlatego my, posłanki Lewicy, podejmujemy bardzo wiele działań, aby to zjawisko zwalczyć, aby jemu zapobiegać i aby ochronić kobiety, ofiary przed skutkami tej przemocy. I dlatego też jednym z działań poza ochroną konwencji przeciw przemocy, której ziobryści chcą nas pozbawić, jest również domaganie się, kiedy ta konwencja cały czas obowiązuje, żeby była ona w pełni realizowana. I dlatego też Lewica wysłała do premiera Morawieckiego petycję w tej sprawie, w której domagamy się pełnej implementacji Europejskiej Konwencji Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet i Przemocy Domowej. Pod petycją podpisało się bardzo wiele ludzi i gdybyśmy zrobiły jakąś większą akcję, to tych podpisów byłoby tysiące. Ale najważniejsze jest to, żeby pan premier Morawiecki wiedział i przede wszystkim podjął wszelkie działania, żeby ta konwencja była w pełni implementowana, bo choć wiele rzeczy udało się wprowadzić, wciąż jeszcze są obszary, w których ona nie funkcjonuje. Ja wspomnę tylko o poradnictwie, które wciąż jest niezadowalające. Poradnictwo dla ofiar przemocy, dla dzieci. Brakuje poradnictwa psychologicznego, brakuje wsparcia materialnego, brakuje wsparcia mieszkaniowego i możliwości, tak powiem, wyjścia z przemocy. I w szczególności chciałabym podkreślić fakt, że proszę sobie wyobrazić, że dzieci, które są czasem ofiarami przemocy, a czasem są jej obserwatorami, nie mają żadnej pomocy psychologicznej ze strony państwa. I to się musi zmienić. I to premier Morawiecki powinien jak najszybciej wprowadzić. Dlatego też czekamy na to, że ta konwencja w pełni zostanie zrealizowana, a i oczywiście będziemy jej bronić przed tym, żeby nie udało się ziobrystom, PiS-owi tej konwencji wypowiedzieć.